chcielibyśmy za pośrednictwem mediów zaprosić wszystkich do rozpocznie się w piątek, 10 listopada o godzinie 17 tutaj z rynku Kościuszki sprzed pomnika Józefa Piłsudskiego. Hasłem tegorocznego marszu jest Boże coś Polskę. W tak trudnych geopolitycznie, politycznie czasach uważamy, że oddanie się Bogu, oddanie się tym wartościom chrześcijańskim, mówię tu chrześcijańskim, jest bardzo ważne. Tutaj na Podlasiu, wielokulturowym Podlasiu, żyjemy bardzo długo, przez wieki, czy to prawosławni, czy to katolicy, czy to muzułmańscy Tatarzy, którzy przez historię wsławili się, wpisali się w ten nurt Rzeczpospolitej. Dlatego uważamy, że odwołanie się do wartości chrześcijańskich, do Boga jest jak najbardziej na miejscu w obecnych czasach. Marsz, tak jak już wcześniej mówiłem, startuje o godzinie 17 w rynku Kościuszki sprzed pomnika Józefa Piłsudskiego, godzina 17. Następnie w tym roku jest troszkę zmieniona trasa, o czym powie kolega Przemysław. Jeśli chodzi o trasę, tak jak mówiłem, wspomniał, będzie trochę zmieniona, będzie trochę krótsza, z uwagi na osoby starsze, żeby mogły wziąć w pewnym sensie marszu. O godzinie 17 rozpoczną się uroczystości, złożymy tutaj kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, a również pod tablicą i pod tablicą Kinaton. Po czym będą przemówienia. Czyje? Będzie pan Czesław Jakubowicz, który będzie rekonstruował Józefa Piłsudskiego, a również będzie Paweł Myszkowski. Następnie będzie rekonstrukcja wystrzału z armaty czarnoprochowej, po czym ruszymy marszem w kierunku ulicy Suraskiej, rynkiem Kościuszki, po czym zatrzymamy się pod pomnikiem Bóg, Honor, Ojczyzna, gdzie również odbędzie się przemówienie i złożenie kwiatów. Ruszymy po tych czynnościach ruszymy w kierunku ulicy Liniarskiego, gdzie również w międzyczasie zostaną złożone kwiaty pod tablicą przy tej ulicy. Jak również skręcimy w Lipową i tam również zostaną złożone kwiaty. Dochodząc do pod kościół Świętego Rocha, tam również będą dwa przemówienia i złożenie kwiatów pod pomnikiem Romana Dmowskiego i pod pomnikiem Smoleńskim. Po czym zgromadzenie się zakończy i organizatorzy w ramach komitetu organizatorskiego wyruszy na cmentarz 11 listopada, przy ulicy 11 listopada, gdzie złożono również kwiaty. W sensie formalnym marsz kończy się na placu przed kościołem Świętego Rocha. I to już jest zakończenie całego wydarzenia. Chcemy również tą nową trasą wpisać pewną koncepcję traktu niepodległości. Tak jak tutaj spod pomnika Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców niepodległości, tak na plac imienia Romana Dmowskiego, czyli również ojca niepodległości, gdzie mamy nadzieję stanie pomnik Romana Dmowskiego. Złożenie kwiatów odbędzie się oczywiście pod tablicą znajdującą się w kościele Świętego Rocha, a poświęconej Romanowi Dmowskiemu. Jesteśmy w przededniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego chcemy w taki godny, patriotyczny sposób zamanifestować i podkreślić to, że raz, że jako społeczeństwo jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni z tego, że Polska jest niepodległa, ale że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Pamiętajmy o tym. Oczywiście trwajmy jak najdłużej. Walczmy o to, żeby Polska stale była niepodległa, żeby była suwerenna. Czy może Pan dookreślić to, co Pan powiedział, że dzisiaj zwłaszcza jest potrzeba oddawania się Bogu, oddania się Bogu? Dlaczego akurat dzisiaj i dlaczego jest taka potrzeba? Czy celem każdego chrześcijanina,
czy to prawosławnego, czy to katolika, jest takim celem życiowym, jest życie wieczne. Także oddanie się Bogu powinno następować przez całe życie. W obecnych czasach Polska przechodzi, przez polską opinię publiczną przechodzi wiele tematów, do których właśnie ludzie odwołują się do prawa moralnego kreowanego przez Kościół katolicki. Uważamy, że oddanie się w sposób bezpośredni Bogu, właśnie zamanifestowanie pod takim hasłem, będzie bardzo dobre. Lokalny katolicki, w cudzysłowie mówię, bierze patronat nad marsze w tym roku? W tym roku nie występowaliśmy na patronaty do absolutnie nikogo. Marsz już jest tak znany, tak tradycja tutaj białostockich marszy jest już od kilku lat, więc tak jak wcześniej ksiądz biskup obejmował patronatem Marsz Niepodległości tutaj lokalny, tak w tym roku nie zwracaliśmy się absolutnie do nikogo. I na marsz chciałem również podkreślić, że zapraszamy wszystkich, obojętnie od przynależności organizacyjnej, partyjnej. Bardzo będziemy zadowoleni, jeśli na przykład pan prezydent Truskolaski zaszczyci nas swoją obecnością. W poprzednich latach zawsze wysyłaliśmy do niego zaproszenia. Wiązało się to z zerowym odzewem. W tym roku już, tak jak powiedziałem, do nikogo nie pisaliśmy o patronat honorowy. Także może pan prezydent w tym roku przedwyborczym zreflektuje się i zaszczyci nas swoją obecnością. Zapraszamy wszystkich radnych, obojętnie z jakiego klubu tego radnych. Marsz jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Białegostoku i okolic, bo wiemy, że w marszu regularnie uczestniczą mieszkańcy okolicznych miejscowości. Dostaliśmy sygnały od kilku radnych, że będą obecni posłowie w zależności tutaj od